lecimy. I swoją drogą też niedługo będzie powrócik powakacyjny kanału Krew Śmierci. Mam nadzieję, że pamiętacie. Jak nie pamiętacie, to zapraszam. Fajny kanał z teoriami spiskowymi i jakimś nieprawdopodobnym innym gównem. Napisałem dzisiaj odcinek i prawdę mówiąc, ta krótka przerwa zrobiła mi bardzo dobrze. Odcinek jest naprawdę według mnie genialny, więc zapraszam Was w niedzielę. Mam nadzieję, że się do niedzieli wyrobimy. Odcinek napisany, naprawdę jest mega klimat. To, co stworzyłem, to jest miodek. Jestem zadowolony. Przerwa jest naprawdę zawsze przydatna. Dobrze jest robić przerwę. Anyway, a tu jestem i chyba muszę iść gdzieś tutaj, nie? Dobra. O nie! Granat! Jest, zapomniała się gra. Celuje się, strzelał tym. Tak było słonny, tak się skakało. Da, tu się nie kucało. Także to tyle. Aha, i tak, muszę się dostać do tego spadochronu. Tyle pamiętam. I lecimy. To jest jedynka, dwójka, to jest jedynka Uncharted. Uncharted 1, Fortuna Drake'a w wersji zremasterowanej na PlayStation 4. Już od dawna chciałem to zagrać. Początkowo, jak miałem jeszcze PS trójkę, jeszcze PS czwórkę miałem, chciałem kupić całusieńką trylogię. No ale no, cóż, jakoś to się przedłużało. No i koniec końców w ogóle nad tym nie przysiadłem. Ło. No i jak kupiłem sobie tego przeklęte PS4, które swoją drogą jest chyba najlepszym zakupem, jaki w życiu sobie sprawiłem. W końcu dorywałem się do Uncharted i ciśniemy. Jeśli to jest remaster, to jak chuj wygląda gra na PS3. Wygląda kiepsko, tyle ci powiem. Widziałem porównania jedynki, dwójki, trójki z wersjami konsolowymi i jedynka naprawdę różni się mocno od pierwowzoru. Inna sprawa, że dwójka czy tam trójka tak niewiele się różni. O! Umarło mi się. Jedynka, dwójka, trójka się niewiele różni. Ale to no... Musimy mieć tą świadomość, że to mimo wszystko jest remaster. To są tylko podbite teksturki i troszkę oświetlenia. Dodali i tyle. To nie jest remake, to nie jest coś. To jest zwykły remaster dla hajsu. Ja myślałem, że zakup tych 2000 followerów był najlepszym zakupem. Jakich 2000 followerów? No? Że o co chodzi, Osiek? A, w sensie, że coś tam na Twitchu jest. To tyle jest? No to co wam ruskie boty tutaj followowały? A było coś takiego? Tyle musiał wołać. To może faktycznie coś takiego było i... Jezus Maria, Maria Jezus, nie. I co ja mam zrobić? Tam mogę to otworzyć? Czyli mimo wszystko muszę znowu odwiedzić ten spadochron, no dobra. Nie wiem, ale śmieszkuję, kurde, nikt nie rozumie moich śmieszków. Jesteś niezrozumiały. Nikt cię nie rozumie. Jesteś jak Willow. No dobra, przesadziłem odrobinkę. Aha, dobra, przecież tyrolka. Przez przeklęta tyrolka. Elena, co ona wyprawia? Halo? Buka Pintu! Siapaini! Bicara Sigaran! O cholera! Sialanlo! Czepatan Buka Pintu! Ahí. To działa. Tam jest! Na górze! Obsadź KM! O rany. To chyba nie tak miało być. Buka pintu. Pinta buku. No chyba to nie wyjdzie. Strzelmy w zamek. To jest najlepsze wyjście. To zawsze działa. Wybuchają sobeczki. To jest morderca czy jakiś odkrywca skarbów? Puka pintu. O. Ej, to mnie strzela. A, tu jest taki mucharadża, dobra. Wow. Łombo kombo. Puf, 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 puf. Buka pintu, motherfucker. Chodźmy im zrobić buka pintu. Binta puku makapaka. O. I done. Nie. Miałem tam CKM. Nie ukrywam, że to je może być problem od Robinkę, tym bardziej, że nie mam styla. No. A, tak był reload? Nie, to był granat. Ololololo. Celowanie na konsoli. Ja wiem, to jest troszkę takie... A, te wybuchające beczki! No. Wybuchające beczki zawsze ratują sytuację. Tam jest! Tam jest? Chodź. On tu przyjdzie, czy? Idę stąd. I ostatecznie nie wiem, czy ty putujesz, czy co? Nie. Przydałby się do polskich hydraulik. Co za spolszczenie? Skąd oni wyleźli? Jaki polski hydraulik? Chyba, że tak w oryginale było. Myślę, że co, że tani? Udy, to jest nazizm. To jest faszyzm. Tak, wyśmiewanie ludzi. Uzi, tu z nim zrobię. A ich znajdę. O jest, znalazłem! Tu, madafaka. Jezus Maria, ilu was jest? Boom. Jestem najlepszy. A my te no, myszki. No mamy fakt, że jest kumpsimelec. Nie taki, że... Oj tam, pady. PC Master Race. Dobra, dajcie mnie pistoleta. Ale, pan... Myślisz? Dobra, i teraz pytanie za 100 punktów. Jak ja mam tam wejść? Gdzie są jakieś skalpy? Tu coś mamy, wszędzie wszystko mamy. A. Zaskakujące, zastanawiające. Powalające. Jestem ślepy. Ślepy jam jest. Może to mogę otworzyć. No nie widzę diabli ani niczego. Jestem ślepy. Chyba, że mogę na jakieś chwilę wejść czy coś. Jakiś Eternity Pillar. Chyba... Ja to jestem, kurde, jednak dobry. Wow. Najlepszy strateg spec od zagadek super logicznych. Tylko kałach. Cóż. Zobaczmy. No tak. Ile? Tu mamy wodę. Tyle wiem na pewno. Kolejne skalpy. Skalponośne skalpy. Hop. Jaka ponura muzyka. Rany. Ale mi się przypomniała, czekaj. Hans Zimmer i Pijaci z Karaibów. Był jakiś taki utworek czy coś. Chyba. Cóż za trudne zagadki logiczne, doprawdy nie wierzę. Chyba będę studiował filologię amerykańską. To ma jak najbardziej duży sens. Wielki sens. Amerykański sens. A może nie? To tak zamilkliście. Siema Femo. Halo. Powiedzcie coś ciekawego. Cokolwiek. Jezu, Elena, gdzie jesteś? W kościele. Zaraz. Dlaczego ta wieża jest taka ważna? Trzeba by ją wsadzić. Wow. Dostał kulkę i... Jezu Maria, to jest taki kulotporny. Musiało dać. Jak tam bolało? Raczej nie poczuł. Mistrz headshotów. Jak Kung Fu Panda. O, rany. Tu jest wielka wieża. Ciekawe, czy możemy do tej wielkiej wieży wejść. I tu w tej wielkiej wieży znajdziemy. Może jakąś prawdę życiową? Może, nie wiem, no, sekret Elohima? Kolejny sekret Elohima. Jest. O! Co jest, ludziska? Co słychać u was? Ciekawego, co robicie w te wakacje? Kto się cieszy z nadejścia szkoły? I za miesiąc studiów. Wiem, że się nie możecie doczekać. Aha, a co to? Myślę, że brama. Każdy by chciał wrócić do szkoły. Ale wiecie, no... Śmieszki hiszki, no ale tak z perspektywy czasu to... Naprawdę, idzie tęsknić za szkołą. To były dobre czasy, do których chce się wrócić. No ale ja mówię prawdę, Deziu. Szkoła to fajna sprawa. Wszyscy powinni się cieszyć, że ona w ogóle jest. No przecież miałem nam wyskoczyć. A pijany jeszcze nie jestem. Tylko troszkę rozgoryczony. Że tak mało mam wolnego i jeszcze chcą mi więcej dniówek dorobić. Ludzie, dajcie mnie spokój. Kurde no, po prostu Indiana Jones. Największy na świecie. Te quick time eventy. A mógł skinąć. Zobaczmy. Opa. Spokojnie, Andrzeju, nie denerwuj się. Rób dalej swoją powinność Spidermana. Hop, hop, hop. Damn. Yeah. No jasne, że 80-kilowy facet rzucił jebany kamienny film na jednym kopnięciem, no tak. A skąd wiesz, że 80 kg, a może on ma 200? On jest taką, wiesz, skumulowaną masą. No, jakby tak... Dobrze... No, dobrze skumulowaną, no. Na przykład powiedz mi, jak to jest, że owiana kulka, choć, nie wiem, powiedzmy, może być mniejsza, od, powiedzmy, gumowej kulki jest cięższa. To jest redukcja masy. To jest masucepcja. No więcej 95 na pewno nie ma, bo włączyli mu cywilnik. Aż takiej mięśni to nie ma. A ja ci mówię, to jest magia mięśni. Bo teraz sobie usłyszałem, że nie zrobię wszystkich achievementów Arkham Origins. A widzisz? A widzisz? A ja mówiłem. A ja mówiłem, ale nie. No bo co z tego? Co z tego, że mówił? Co z tego, że... ja wiedziałem, no. Ale nie, wcale nie. Ty wciąż wierzyłeś, że zrobisz achievementy. Ej, mówiłem ci, że nie dasz rady. Widzisz? Nasza niewiara była pewniejsza. To chyba szkielet. Przepraszam. Dziękuję. Dostałem klucze. Ja otrzymałem ty do multi, potem włączam serwery i już nie może sobie co procent. Ja wiedziałem, że tak będzie, ja wiedziałem. O, przepraszam pana. Ej, ale serio, po co mi... ten klucz. Tu jest jasno, pewnie tu muszę iść. A jednak. Ja widziałem. Nie. Okej. O jany. Gdzie ona jest? Ho, ho, ho. A tak blisko było do zęku, widzisz, tak blisko było. A my cały czas w ciebie nie wierzyliśmy. I mieliśmy rację. Tu może jakieś wybuchające beczki. Robi coraz cięższy, prawdę mówiąc. Wydawało mi się, że od góry ktoś strzelał. Nie wiem, ty mi powiedz. Dwa granaty chyba pomogą. Ej, to ma jeden pocisk. Ja to biorę. Aż sobie to przetestuję. Na kimś. Lub na czymś. By the way, wyciekły koncept arty z Baliego 2. Nie, tam Bali 2. Jakiś secret tutaj jeszcze, co? A, never mind. Pewnie i tak tam nie trzeba iść. Bo gdzieś indziej. Na pewno. Ja jestem pewien. W ogóle skończyłem bogactwo w Arkham City. Na hardzie mam chyba 30% fabuły i nie zginąłem ani razu. No bo grasz na PC-cie. To wszystko tłumaczy, pamiętaj. O kurde! One shot, one kill. Tylko najpierw trzeba jeszcze trafić. Jaki to ma odrzut. Dobra, kto tu jeszcze jest? Jest tutaj, hopa. Okej, to już wiemy co to było. Dobra, wyrzutnia nie jest zła. Nie, a ty jesteś ranny. Podwójnie ranny. I teraz martwy. Hehe. Ty w ogóle ma pociski rakietowe. Na to wychodzi. Ale to ma, lubię. Powera. Więcej amunicji. Ja nie chcę użyć, jest za... Jest wiadomo dla kogo. W ogóle wiecie co? Nie przepadam za Falloutami. Co nie? Ale moi drodzy, pomyślałem, żeby sobie ściągnąć Fallouta New Vegas. I sprawdzić. Ciekawe jak, czy to będzie tak beznadziejne jak myślę. Wszystkie Fallouty są złe i niegrywalne. No to nie są gry dla ludzi, są gry dla podludzi. Fallouty grają tylko podludzie. Jak możemy mieć Fallouta? A przecież... Bo Fallout jest dla podludzi. W New Vegas mnie wkurzyło tylko brak sprintu, ale wgrałem sobie moda i po problemie. Więc nie polecam. A ja nie polecam Fallouta, a nigdy nie grałem. Za wyjątkiem jedynki. I nie polecam. Fallout jest dla plepsu. No sorry. Ale taka prawda. Taki mamy klimat. W ogóle zagrać sobie lepiej w F4. A przecież Fallout 4 jest najgorszym Falloutem ze wszystkich, z tego co mi wiadomo. Że to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie są hiszpańskie, angielskie. O. Jaka jest różnica pomiędzy meksykańskim a hiszpańskim czy brytyjskim? Wow. Polecam. New Vegas najgorszy. A nie prawda. New Vegas najgorszy. Fallout 4 ma VR. A nie będzie miał przypadkiem VR? Dotarłeś aż tu. Ale co planowałeś? Widzę go! Nie! Fuck. A nie lubię klimatów poza, pojemnie grałem Fallouty i bardzo dobrze. I Demon ma rację. Fallouty są dla podludzi. To pewnie ta wieża. No ale tak szczerze, co jest takiego dobrego w Falloutie 4? Jak na razie słyszę tylko takie opinie, że to jest po prostu... O, takie, na, Uzi. Uzi. Ammunition. Kupiłem New Vegas dawno, to ja myślałem, że będzie fajne, ale jakoś niespecjalnie gra. Fallout to takie Elder Scrollsy w pozapo. Przynajmniej to od Bethesdy. Fallouty są takie se. Ja potrzebuję jakieś takie pozapo z mocnym, pierdutnym, ostrym klimatem a la Metro. Metro było najlepsze i będzie na powieki. Ja chcę takie posapo, z takim klimatem, ała. Fallout 3 jest lepszy od 4, a 4 jest lepsza od New Vegas. Ha. Dziś o 19 będę grał w Destiny. Fajnie. Dokąd poszła? A! Matko Boska, co ta kamera? A w ogóle będzie wtedy grać w Batmana. Dobrze, zdech. No bo co? Uważa Fallouty za grę dla podludzi? Dla demonów jakichś? Wow. Zabierz z tym Destiny. Ciekawe, czy mi kompanie spali. Jeśli przecież ci nawet Destiny nie odpali. Konsolę byś kupił. Na konsoli byś grał, wtedy by wszystko działało. Pięknie, ładnie. Ale nie. Takie ładne widoczki. O niej mówił Drake. Dostał pałę. Czego ty tutaj szukałeś, he? Ho, ho, ho. Zaraz, zaraz. Wygląda znajomo. Statki nie wypłynęły. Zatonęły. Elena! I tam jest. Patrz na to! Cholera! Dorwaliśmy go! Chyba niepotrzebnie to zrobiłem. Nie, żebym chciała uczyć takiego fachura jak ty. Ale tutaj Eldorado nie znajdziesz. Jak ty się tutaj w ogóle znalazłeś, co? Odpali. Ha, ha. Tak się składa, że chciałem cię ratować. Słodziak z ciebie. Aha. Po to ci ryzy, po to ci 9. Kup konsolę. Konsole są dla ludzi. Pecety dla podludzi. Tak samo jak Fallouty. Ta, wystarczy nimi mocno szarpnąć. Co? Nie, czekaj, na pewno? Woda! Sebastian! Otwieraj te cholerne drzwi! Och, cholera. Siema. Drake! Eddie Radza. No, mogłem zgadnąć. Śmiesznie patrzę, jak lobbyjskie zdechło. Umarło i zdechło. Francis robił, zdaje się, w mojej branży. Nie pochlebiaj sobie. Zawsze wrogo nastawiony, co? Powiem tak. Doprowadź mnie do złota, a może daruję ci życie. Serio? To twój deal. Zginę teraz, albo później, jak pomogę. Trudny wybór, ale wiesz co? Wolę teraz. Słuchaj, no, już zdechło tak szybko? Obiecano mi, że znajdę skarb szybciej niż powinno. A teraz moi ludzie giną. Chyba nawet Battleballem tak szybko nie umarło. A ja nic nie mogę zrobić! Składam ci uczciwą propozycję. Pomóż mi znaleźć skarb. To ostatni żywy zgarnie złoto. I dziewczyny oczywiście. Dziewczyny? Oj, Eddie, jej tu nie ma. Pewnie jest poza wyspą. I wzywa pomoc. Taj, Kucin! Nigdy nie byłeś dobry w pokera. Znajdę ją. Wierz mi. Po czynach było już 1000 graczy, a po dwóch tygodniach już 3. No, chodź tu! Dziękuję. Hej! Do diabła! Okej. Nieźle. Dzięki. Hej! Boca Pintu! Boca Pintu! Boca Pintu! Boca Pintu! Nie, battle my zdechłem po tygodniu jakoś. A to w sumie... Ło! Call of Duty! Boca Pintu! Call of Duty. To nie samochód. Sound wywłaszczany z kamiennych cegieł. Kamiennych cegieł. To jeep. Jeepy to nie są samochody. To są lady jeepy. Rany boskie. Co to się odjanie Pawla? Call of Duty. Pewnie Polak był tym mówił. A no w sumie wcześniej wspominał coś o Polaku. Tylko, że hydrauliku. Więc to jeśli polskiego hydraulika zatrudnili do budowania murów. Nie było ich stać na Polaków murarzy, to zatrudnili Polaków hydraulików. Taki Polak idealny zrobił mi wszystko. Po co się rozjadniać? Ja nie wiem, ile oni mają tych skuterków, kładzików i połowców. Jezus Maria, ale te... No jak to płasko wygląda, prawdę mówiąc? Rany włoskie, pewien na silny zrobił, by oszczędzić materiał. To ja już robił mój piasek, zamiast zaprawy dał ileś tu tylko bloków. A z Beres swoich należy. Tylko, że Battle się sprzedał w pan gumi na kopie lobryk jest... Kupił 58 000 ludzi. No, to jest troszkę różnica. To fakt, jest trochę różnica. No, co zrobić? Wiadomo. Kupy... Nikt nie ruszy. 10 000 ludzi zrobił refund lub jak jest LUL. To już jest naprawdę taka... taka szpila. Szpila wbita... temu typowi, który zapomniałem jego nazwisko. Temu głupiemu typowi. Temu, który ma ego wielkości Ameryki. Co, już uciekliśmy? Okej. Okay. No fucking way. Zabiję ją 1000 ludzi. Seems normal. Nie zawsze bawiło w takich... grach tego typu. Jesteś głupim... głupim. Zwykłym... nie wiem, łowcą przygód, a zabijasz więcej niż... nie wiem, najgorsi seryjni mordercy. Bo to wydać 30 € na grę bez rankedów i jednym meczem. W tym mecz szuka ponad 10 minut. Już lepiej grać w DB niż Lord Breakers. I choć chciałem Alki zaprzeczyć, to zgodzę się. Bo Lowbreakers musi umrzeć. DB już umarł. A ja w sumie to podchodzi pod jakieś nekrofilskie upodobania? Ja tylko pokazywałem tej pani wyspę. Stolpysk! Ty pewnie też dla nich robisz. Co? Myślałeś, że mnie wystawisz i wszystko zgarniesz dla siebie? A? Padnij! Cholera! To jest psychol! Eddie, spokojnie, to jest psychol. Nie chcę mówić, ile wy przed chwilą zabiliście ludzi i wysadziliście pojazdów. No i także droga. Już. Dawaj tę mapę. Czekaj. Dobra, okej, masz mnie na widelcu. Hej! Ani drgnij. Spokojnie, Eddie. Wyjmuję mapę, jak prosiłeś. Sam nekromantom. Jestem adminem w fanpage'u DB. No nekromantarek. Zaraz, miałem się nie ruszać. On chyba będziesz musiał tu podejść. Demon pedok. Demon wiedział, że tak będzie. Dawaj, dawaj! O cholera jasna! Czy oni się kiedyś... Chyba umrę. A nie, żyje. I am alive. Demon ban, bo spoiluje. Nie musimy kiedyś demona. Samo to, że demon istnieje, jest dla niego karą. Dal ten grybas był wytrzymały. Siema, Welo. Halo, halo. Co tam? Co ciekawego pojawiasz? Jak życie? la 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 la. Przydałoby się troszkę amunicji. Niekoniecznie granatów, ale amunicji. Pyk. Pyk, pyk. Niechaj będzie i kałach. Albo pistolet. Nie spodziewałeś się mnie. Nie spodziewałem się ciebie. Myślałem, że masz choć odrobinę rozumu i godności człowieka, nie będziesz mnie oglądał. Widzisz, niektórzy ludzie się kryją albo logiką i rozumiem, a niektórzy sercem. Ty nie kryjesz się ani logiką, ani rozumem. Ty kierujesz się tym drugim. Szacunek. W ogóle tak sobie jakiś czas temu się rozkminiałem. Czy istnieje w ogóle jakiś sens wszystkiego? Czy istnieje jakaś logika, jakaś spójna całość? Czy może wszystko jest jedynie wytworem naszych szalonych umysłów? Dobra. Widzisz ten budynek? I dochodzę do wniosku, że nie. To właśnie tam rozładowywano wszystkie statki kolonistów. Znowu zostałem bez pracy, na wyspę, to musiał się tam znaleźć. Momencik, co to było? Co? Przewiń. Okej. Czekaj, stop. Aha. Tutaj. No łódź. Tym stąd zwiejemy. Chodź. Jak to zwiejemy? Poddajesz się? A ty co, nie zauważyłaś, że ich jest więcej? Ale dobrze nam idzie. Elena, błagam, nie chcę mieć cię później na sumieniu, więc chodźmy. Proszę cię. Fajny ma pasek, jakiś piracki. Ale nie rób ze mnie wymówki. Tak, chodzi o mnie, okej? Poddaję się. Idziesz ze mną czy nie? Czyli co? Po prostu zapomnisz o skarbie i o Drake'u też? Do diabła, nie warto za to ginąć. Okej. Dobra. Słuchaj, tak czy siak musimy wrócić do portu. Nie przejmuj się tak. No, jeszcze się pokłócimy. Będzie super. Czekaj. Tym razem ja prowadzę. Okej. Dobry ludzie. Zaczynam 4. miesiąc roboty w te wakacje. 4. miesiąc wakacje. Rozwaliłem szkło na ekranie telefonu dzisiaj. Rany, łero, ty to masz pecha. Zostałeś bez komputera, bez peceta. Teraz telefon ci się zepsuł. Jezus Maria. Ty to masz pecha. Jakie wakacje? Wrzesień już. Jeszcze nie, w piątek będzie. Sensem życia jest reprodukcja, w której pewnie... po liceum. Studia. Ha. Ha. Dobra, jedziemy. Mamy towarzystwo! Celuj w beczkę! No dlaczego nie celujesz w beczkę? No celuj w beczkę. Aha, to ja mam celować. Jezus Maria, jesteśmy jak jeden organizm. Ucisk nas osłania! To jest takie Tumen z armii, jakby nie patrzeć! Ja się to ciężko lata. Najpierw to skopaczę pałaczkę. Panczasy są kiepskie. Chodźcie kupić sobie, wiecie, takie chipsy w tubie. 5 lesy czy coś takiego. Miasto jest kompletnie zalane. Też zauważyłem. Jezus Maria, ile wy macie na pocisków w tym wiaku? Ktoś to oglądał, co? O Jezus. Nie mam kompletnie pojęcia, o czym wy mówicie i piszecie w zasadzie. A technicznie na to patrząc. Nie. Hello. Skąd te beczki się tu wzięły? Trzymaj się! No mo! Tutaj jest! Tak, teraz musimy znaleźć wejście. Wiesz, czytałam kiedyś historię o przeklętym skarbinku. Nie sądzisz, że ten... Chyba nie wierzysz w takie bzdury. Tak tylko mówię. Coś złego się tu wydarzyło. Kolonie nie znikają od tak. Powódź, powiedziałbym. Dzięki. Możemy się tam dostać po linie. Chodźmy tam. Zostanę tutaj i popilnuję skutera. Poszukaj przejścia do wieży. Jasne, jasne, jasne. Oho, a ci skąd się tu wzięli? Jezu, jak go wybiło. Dajcie mi ten rewolwer, taki fajny, co ma pociski rakietowe. No, to teraz ten ma granaty. No co za... Dobra, lecimy, kurde, bo tego no... nie wygląda to dobrze. Raczej już nie zaboli. Tak tylko mówię. A gdzie ten kolega, który miał granatnik? Kolego z granatnikiem? Nie ma go? Znaczy nie, żebym miał coś przeciwko. Uzi, więcej Uzi. Co mi po Uzi? Oj, rany. On ma rakietnicę. Wszyscy uwielbiają rakietnicę. Zasadniczo. Wydawało mi się, że ktoś kałacha miał. O, a ciepło. Skarb. Matko łaska, nie wiem, o czym wypiszecie ją. Więc uznam, że tak. O rany. Wow! Prawie jak asasyn. O, cześć. Tak, złą. Dziękuję bardzo. Nie wiem, o co chodzi, ale proszę. Do usług. Wyrzucił golarzu z Szwecji. Bombowi ludzie. A to fania. Molto bella. Gdzie? Tu gdzieś. Mogę, załatwiliśmy. Skąd się wzięły te wybuchające beczki? To chcę wiedzieć. Gdzie mam jechać? Teraz to chcę wiedzieć. Mortadella, kawał. Ale co, Elo, o co ci chodzi? Jezus Maria, ja nie czytam tego, co wy piszecie, bo za dużo piszecie. Czy za dużo niezrozumiałych rzeczy. O co ci chodzi? Ja cię mogę pomóc, ja cię mogę coś powiedzieć, cokolwiek. Powiedz, o co chodzi. Wyjście, że pomiędzy droższymi a tańszymi słodkami jest duża różnica. A, jeśli o to chodzi. No tak. Jeśli mówimy na przykład o słuchawkach za 40 zł, a słuchawkami za 500 zł, to tak, jest różnica. Też trzeba pamiętać, żeby nie kupować za markę, żeby spłacić za markę. Musisz dotrzeć do wieży. Widzimy się przy urzędzie celnym. Przy urzędzie celnym? O Jezus. To jest mi straszne. To jeszcze? Gdzie? A, znalazłem cię. Nie wychylaj się! Ale czy się trafiłem, to już inna kwestia. Dobra, w poszukiwaniu pistoleciku jest pistolecik. Dobra, i gdzie co mamy? Tu mamy. A. W poszukiwaniu sensownej drogi. Ha, not found. Po tych 4 miesiące kupię dobre słuchawki. A co jeśli wszystko jest kwasem? Co jeśli podłoga to lawa? Reloadzik, trzeba tą amunicję szybko odzyskać. Z taką ilością to są najwyżej co możemy pokiwać. A to nie wierzy nic dobrego. Jezus Maria, ale gorąco jest. Jezus Maria, chyba nadużywam zwrot Jezus Maria. Matko Jezu, a nasz Panie. No i teraz chyba coś zepsułem. W sensie powiedzonek. Powiedzonka chyba tak nie działają. Haha, no było głupie. Aha, dobra. U. No i uwaga, wylecą kolejni wrogowie, na stopę, nie wiem. Ta, ten skąd się wziął? Dobra, wyczer za okręcą, jak możesz. Możesz jak dziabnę. Wykręciło go jak spaghetti na talerzu. Okej, okay. I'm outa. Chyba sobie żartujesz. No, o to chodziło. Kupi granatnik. Zdjąć go! O! Oho. A przecież baniuczka został. Hej. Goddammit, i ta gra jest ciężka. Trzeba być ciężka. Patrzcie, jak burieńczy skaczą na tym karabinie. Jakby góra, dół, góra i dół. Ale tu są ludzie kulą pancerni? Odporni na kulę? Cokolwiek? Się szkalują i obrażają na tym Twitchu. Co za community? Co za toxic community? Normalnie jakby on palił koda i patrzył na czat. W zasadzie to ja stąd wracam. Amunicja, amunicja. Tam, tam, tam. O! Znalazłem skarb. Albo nie, skarb, tak. Złotą rybkę. Ej no Dezen! No kurde, po co banować go? Ja rozumiem, że toksik. Że no nie pogadasz, no ale kurde. O Jezus, nie chcę mi się odrywać z gry, żeby... żeby to naprawiać. No dobra. Na razie, niech tak będzie. Halo? Zobaczmy... Chyba, że mogę to jakoś... Nie mogę tak jakoś. Ej! Wow! Wow! Jak się ogarnie i będzie wyzwał, bo ktoś ma sławki, jak nie pasują, to banuję, bo to już jest poziom mentalności śniżotka. No i by coś w tym jest. Niby coś w tym Dezen jest. Ja rozumiem, kiedy grać, mówiąc, nie podoba mi się XY, ponieważ on wyzywa od zimów. No, w zasadzie macie rację. To jest co najmniej niemiłe. Wierzcie mi, że życie jest piękniejsze, kiedy jesteśmy dla siebie wszyscy mili. Czy ja tam doskoczę? Powątpiewam w tą. Chyba... A tak chyba... Na, myślałem. A nie, dobra. Jan bosk, jak jestem głupi. O nie, jak ja jestem głupi. Jest tam. No, idzie stąd. A taki demon zwyza każdego, o każdej porze, każdego powodu i bez argumentu. Ja szkolę tylko Torrenta i Debę. A takie rzeczy można wybaczyć. No, no. Nic z niej jest czarno-białe. Ani szare. Nic z niej jest logiczne. Ani sensowne. Więc w zasadzie można powiedzieć, że wszystko opiera się na... takim... Nic nie ma sensu. Chyba, że szkaluję, jak szkaluję, to zwykle agrenuję. Dlaczego szkaluję? Chyba, że szkaluję torrenta, bo jest z banem. No to zrozumiałe, na przykład. O Jezu. No ale... No fuck. Wszystko przez to szkalowanie. A, dobra. Ja rozumiem, Lego. Porównuj auto do słuchawek. Rozumiem sławki 5K versus 500 zł do auta. Rzeczy przemijają. Uczucia nie, pamiętajcie. Nie liczy się to, co macie. Nie to, co macie materialne, liczy się to, co możecie mieć wewnątrz, co możecie zyskać, dzieląc się miłością. No i mają. Znowu. Z cholernego demona. Nienawidźmy go, szkalujmy go. Bo zasługuje na to. To ja bym mógł wynająć mieszkanie w Wrocławiu na 3 miesiące. Ano. A fajnie jest mieć własne mieszkanko. Jany boskie, Jany boskie, Jany boskie. To sterowanie tak bardzo nie bardzo. Znaczy nie, to sterowanie jest spoko. Tylko, że ja nie mam paluchów przygotowanych. Nie jestem konsolowcem. To chuj ci tak nad głową, jak masz słuchawki. Witam cię, Mystu. Halo, halo. Ominęło cię szkalowanko. Takie dziwne szkalowanko. Nie, naprawdę, takie dziwne bardzo szkalowanko. Ho, ho. No. Że o luj tu chodzi. Witam pana D, drugiego pana D, pana A, pana A, pana W. No właśnie, kiedy masz słuchawki nad głową? Ale to ma sens. To ma sens. Jezus Maria, też widzę. Jezus Maria, za dużo mówię Jezus Maria. Nie jestem tak dużo, tak bardzo religijny, żeby mówić cały czas Jezus Maria. Czyścimy to wszystko, Dezen. Jezus Maria. Chyba, że mogę to jakoś już huśtać. Nie mogę tego już huśtać. Nie ogarniam. A pan nie było. Bo grasz w dotko. I wciąż nie mam pojęcia, co to jest dotko. Czy dobrze mi się kojarzy, że to jest Dota? Jak tak, to nie szanuję. To tak jakby grać w Lola. To tak jakby grać w DB. Jezu Maria, czy tu każdy ma tutaj coś w sobie takiego, wiecie, nienormalnego. Jedni grają w Dotę, jedni grają w Lola, jedni grają w DB. To jest dziwne. Wszyscy mają tu jakieś swoje bardzo złe wady. Takie ekstremalnie złe. Każdy jest na swój sposób dziwny. Się zastanawiam, jak to krucyfiks powinienem zrobić. Ej, widzę! Jezus Maria, Matko Jezus, znowu mówię na dużo, już nie widzę. Umarło mi się. Szkalują. Jaką grę singlu polecisz? Lola. Na pewno nie Fallouta. Spoko, spoko, idę. Się. Dobra, znajdźmy drogę do przystani i oby łódź tam była. Dom celny. A grałeś Batmany? Batman. Gra dla plebsu. Stare listy załadunkowe. Nadal są w niezłym stanie. Zobacz to. Chyba mam. Esperanza. Wypłynęła z Callao w Peru. Na pokładzie miała 800 sztabek złota, 1200 srebra, szmaragdy, maski, ozdoby. Rany, czytasz XVI-wieczny hiszpański, jednak nie jesteś zwykłym rabusiem. Ale tutaj złoty posąg, waga 20 arrobas, to ponad 200 kilo. To jest to. Wow. Tu jesteś. To coś mnie trochę przeraża. Ale musi być walter. Ostatni wpis. To od kogoś ważnego? Co? O, tak. Można tak powiedzieć. Wiesz, uważałam cię za kogoś, kto ma kobietę w każdym porcie. Chciałbym. Nie, to Francisa Drake'a. Można powiedzieć, że taki spadek. Sic parvis magna? Wytrwałością ku chwale. Jego motto. Sprawdź datę. 29 stycznia 1596? Dzień po jego rzekomej śmierci. Chwila, co to za liczby? Koordynaty. Dokładnie u wybrzeży Panamy. O, to tak znalazłeś trumnę? Dokładnie tak. To jest wskazówka Drake'a. Jak znaleźć jego miejsce spoczynku. Dla kogoś wystarczająco bystrego? Tak, próbuj dalej. I tak pójdziemy szukać łódki. Obawiam się, że to wszystko, co może nam zostać z Eldorado. To lecimy. Jezu Maria, skąd? O miłość boską, ilu was tu jest? No nie, i znowu ja tu... Za dużo granatników. Jany. Epika ZG na GT Online zaprasza. Nie. Więcej amunicji. Nowa zabawka. Wiesz, że broń to nie jest zabawka. Jak nie, to muszę cię oświecić, że no nie. Był granatnik. Geta Vice City, sam raz to sobie przejdę na łatkach z P3. Przywracają na nie widzę żadnej łodzi. Chyba o, Alki, o, to jest dobre, Mass Effecty. Nie. A zdecydowanie Mass Effecty. Jeszcze 3. Andromedy nie miałem, więc nie polecam. Może ja tu zaczekam, a ty no wiesz, zgarniesz mnie później, co? Okej, co znowu wymyśliłaś? Nic. Tylko, no wiesz, chcę nakręcić więcej materiału. W nic się nie wpakuje. No dobra. Tylko mi to obiecaj. Cokolwiek to znaczy. Zakończmy grę już teraz. Nie, no dobra, nie mam serca, żeby to robić. Ale wiecie, co mam serce zrobić? Wiecie? Zapisać grę. Bo trzeba. Bo fajnie by było. Pyk. A to też mam serce zrobić. W zasadzie. Chyba. Nie wiem. O, Gothic od 1 do 3. O Jezu, a to dobrze powiedziane. Gothic i Mass Effect.